Jeśli bez przeszkód poruszamy bolącą kończyną, to nic nam nie jest? O skręceniach, zwichnięciach i złamaniach opowiem w dzisiejszym medycznym odcinku programu Spotlight. Skręcenia powstają zazwyczaj w wyniku gwałtownego, nienaturalnego ruchu stawu. Nie muszą one wiązać się z większymi obrażeniami, chociaż czasami dochodzi do naderwania torebek i więzadeł stawowych. W obu przypadkach skręceniu towarzyszy ból, obrzęk i ograniczenie ruchomości stawu. W przypadku tego urazu kontakt ze specjalistą nie jest konieczny. Jednak gdyby ból i obrzęk nie ustępowały, radzę udać się do swojego lekarza pierwszego kontaktu. O zwichnięciu mówimy, gdy kości zmieniają swoje położenie w stawie. Dolegliwości występujące przy tego rodzaju urazie są zbliżone do tych występujących przy skręceniu. Jednak deformacja stawu jest znacznie bardziej widoczna oraz ból jest często większy. Oprócz tego pod skórą w miejscu stawu zbiera się krew, tworząc krwiaka dużych rozmiarów. Każde zwichnięcie musi być nastawione i nie wolno tego robić samemu, dlatego jak najszybciej powinno udać się do lekarza. Pod wpływem działania dużej siły może dojść do przerwania ciągłości kości, czyli złamania. Wyróżnia się dwa rodzaje złamań – otwarte oraz zamknięte. Z pierwszym z nich mamy do czynienia, gdy złamana część kości przebije się przez skórę i zacznie wystawać z rany. Złamanie zamknięte charakteryzuje to, że cała kość pozostaje pod skórą. Kontuzji towarzyszy silny ból, obrzęk oraz krwawienie w przypadku złamania otwartego. Dodatkowo podczas tego rodzaju urazu może dojść do zakażenia. W końcu mamy otwartą ranę. Przy udzielaniu pierwszej pomocy powinniśmy kierować się zasadą POTA. Jest to schemat postępowania medycznego podczas złamań, skręceń i zwichnięć. W przypadku złamania kości długiej, np. kości ramiennej, łokciowej, udowej lub piszczelowej, należy unieruchomić złamaną kość oraz dwa stawy sąsiadujące. Podczas złamań otwartych należy zabezpieczyć wystającą kość w zastanej pozycji. Jeśli z rany sączy się duża ilość krwi, trzeba zatamować krwawienie czystym materiałem. Można też zawiązać chustę ponad raną, aby stworzyć opaskę uciskową. Gdy mamy do czynienia z urazem w obrębie stawu, tak jak przy skręceniach czy zwichnięciach, unieruchomienie powinno obejmować staw oraz dwie kości, które go tworzą. Do unieruchomienia ratownicy medyczni używają szyny Kramera. My możemy użyć parasola lub długiego kija. Pamiętajcie, ograniczenie ruchomości podczas urazu może być niepokojącym sygnałem. W razie potrzeby skontaktujcie się z lekarzem. A wy mieliście coś złamanego? Dajcie znać w komentarzu.